Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Jak wiecie, uprawa ogórków gruntowych jest moją ulubioną uprawą. No, uwielbiam je uprawiać. No i w tym filmiku będzie o bieżących problemach w ich uprawie, ale też będzie chwilkę o, o innych ogórkach, które już praktycznie padły. Niestety uprawa ogórków gruntowych jest obecnie no zagrożona w kilku sytuacjach, a inne ogórki już padają. No posłuchajcie. I tutaj wszystkie informacje o uprawie ogórków gruntowych znajdują się w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz mam bardzo dobre promocje. Uprawiałem już różne ogórki. W tej chwili mam dwie odmiany ogórków gruntowych, jak również ogórki dzikie, tak zwane cyklantery i ogórki melonowe. Te ostatnie sobie niestety bardzo kiepsko radzą, ale niestety też gruntowe zaraz no, mogą sobie kiepsko radzić. Z gruntowych to mam odmianę Octopus, czyli standardowo no, bardzo lubię tą odmianę i też mam nową odmianę Royal, sobie ją po prostu testuję, zobaczymy czy, czy fajnie zaplonuje. Ona jest obok tego melonowego, no i widać, że no, jest ogromna różnica ze wzrostem. Ten melonowy odziwo bardzo mocno dostał przez chłody, no a jakichś takich bardzo mocnych chłodów ostatnio nie było. Te to dopiero będą właśnie teraz niestety, o czym mówiłem w ostatnim filmie. I wtedy te gruntowe mogą też klapnąć, też mogą mieć właśnie takie białe, srebrne plamy na liściach, a nawet mogą całkiem paść. 4-6 stopni w nocy no, może być niszczące dla ogórków, nie tylko gruntowych. No przez takie chłody no to ogórki właśnie mogą paść. U mnie będzie 7 stopni w nocy i ogórki zostaną przykryte na noc agrowłókniną białą. Tak będzie przez dwie noce. No już jakiś czas temu było tak 8-9 stopni w nocy, to pojawiły się białe plamy na kilku ogórkach gruntowych, co oznaczało, że miały one za zimno. Później już było ciepło, fajnie, wszystko ten, ale no niestety te, te plamy się wcześniej pojawiły. Ale dobra, chłody to jedna sprawa. Czy ogórki gruntowe już chorują? To jest też bardzo poważne pytanie. To może być różnie i część to źle interpretuje, bo jak dolne liście, te najstarsze, już wyglądają gorzej, no to zwykle nie oznacza to choroby. Zwykle się nic nie dzieje. Można tak powiedzieć, że te liście się zużywają, no i te naj, najstarsze liście mogą mieć inny kolor, mogą usychać, mogą mieć plamki, i nie jest to zwykle niepokojące. Jak te nowe liście są ładne, to zwykle jest wszystko dobrze. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Uprawę ogórków melonowych pokazywałem Wam, jak dobrze zobaczyłem już w 2017 roku. No czyli dosyć, dosyć już dawno. Teraz sobie tak mówię, a będę je miał. Zobaczycie różnice we wzroście i w planowaniu, no ale tutaj takie negatywne zaskoczenie. No niestety te melonowe wszystkie gorzej rosną. Wszystkie, to nie jest tak, że jeden czy dwa, wszystkie ogórki melonowe gorzej rosną. I zostaną one tutaj zastąpione przez gruntowe. No bo jak to wiecie, to już teraz tak gorzej rośnie, to na przyszłość to dobrze nie wróży. No i teraz jest też miniarka. Najwięcej mam pytań o to teraz. Pytacie się, no bardzo często, pytacie się o jasne żyłki, o szlaczki na liściach, a to właśnie jest miniarka. No i niedawno zrobiłem filmik o tym, więc tutaj fragment z tamtego filmu. Białe, no może trochę szare szlaczki, to robota larwy. Ta larwa miniarki drąży tunel w liściu. Muchówka składa jaja, no i właśnie pojawiają się larwy, które wyrządzają szkody. U mnie co roku miniarka się pojawia, nie jest to atak, który jest sporym zagrożeniem. U mnie, bo tej miniarki za wiele u mnie nie ma. A to, że tutaj jakiś listek, no to nie jest to jakimś sporym problemem. Można użyć różne środki, zaraz je wymienię, ale ja nigdy nie pryskam na miniarkę. Ograniczam się ewentualnie do usunięcia takiego liścia, aby się ta miniarka nie rozmnażała. Ale też warto podkreślić, że liście dla rośliny, szczególnie teraz, są bardzo ważne. Jeżeli bym miał praktycznie na każdym liściu takie ślady, to bym oczywiście ich nie usunął, no bo, no bo to by negatywnie wpłynęło na całe warzywo. Jeżeli jest jeden taki listek, no to można go oczywiście usunąć i jest to zasadne. Gdy szkodnika jest bardzo dużo, no to może to doprowadzić do spadku plonu, nawet znaczącego, ale zwykle jest go niewiele i nie wyrządzi on dużych szkód. Są środki chemiczne, ja ich tutaj nie polecę, ale powiem o dwóch środkach. Spintor 240SC jest to środek pochodzenia naturalnego. Można też spróbować ze środkiem o nazwie Nem Azal TS. Jest to środek zawierający substancję czynną pochodzenia naturalnego z ekstraktu drzewa Nem. Żadne polecenie to nie jest oczywiście reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmom, no i ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Czyli jak jest tego mało, to ewentualne usuwanie liści i oczywiście nie dajemy tych liści na kompost. Usuwanie jeżeli to nie wpłynie znacząco na warzywo w sensie, że nie będzie to znaczące usunięcie liści, że już tych liści roślin mieć za bardzo nie będzie, bo by to było właśnie tak jak już powiedziałem bardzo niekorzystne. Można zareagować też opryskiem. U mnie to jest tak, teraz przykrycie ich agrowłókniną białą na te dwie noce, a rano zaraz odkrycie. No i ogólnie stała pielęgnacja. Ogórki już zaczynają rosnąć, no widzę to z dnia na dzień, to mnie bardzo cieszy. Najważniejsze, żeby te chłody im, im teraz nie przeszkodziły, to jest bardzo ważne. No jak im nie przeszkodzą, to będzie dobrze. Będą te ogórki sobie dobrze rosły. No i też warto wspomnieć, że jak mam ogórki na podporach, no to one czasami idą w drugą stronę, nie w tą, w którą chcę. No muszę wtedy dać pędy tak, aby Wspinały się po podporach, użyję więc wtedy sznurka, przywiążę je do płota. No i te ogórki, jak widzę, właśnie mi wszystkie ładnie łapły, te gruntowe. No te jedne są ładniejsze, ale zaraz wszystkie będą świetnie rosły. Teraz te chłody, no przez dwie noce, to może być groźne, jest bardzo groźne, ale potem już będą upały. Więc ogromnie ważne będzie codzienne nawadnianie w takie upały. To bardzo, bardzo dużo wtedy będzie znaczyło, bo ogórki lubią wodę, tak wiecie, w mniejszych ilościach, a często, a szczególnie jak jest taki upał, no to, to może nawet i dwa razy dziennie będę te ogórki podlewał, ale to zobaczymy. Ja mam też nawadnienie kropelkowe, więc to nie jest, nie jest tutaj problem. Ważne też, żeby nie podlewać ogórków po liściach, a przynajmniej starajcie się nie podlewać, no bo takie podlewanie bardzo częste może. Może niekorzystnie na nie wpłynąć, nie tylko na to, że krzaki będą gorzej rosły, ale też te ogórki, jak będzie ta woda lodowata, zimna, to będą zniekształcone. Tak też może być. Ale o tym już też mówiłem. Ja wiecie, ja, już, ja to bardzo lubię ten temat, więc mówię i mówię. No a jak nie będzie takich już wielkich upałów, a ma być u mnie tak 29, 31 stopni w cieniu teraz, ale tak za kilka dni to minie. No to będę podlewał tak wtedy raz na 1-2 dni. Ogórki za około tydzień dostaną też nawóz wieloskładnikowy płynny. No teraz pogoda jest niestabilna, jest wilgoć, są duże różnice temperatur. Będę stale obserwował cały czas krzaki, no bo czuję, że niestety ten moczniak rzekomy może w tym roku wcześniej no być niż, niż zwykle, niż w poprzednich latach. Będę was oczywiście o wszystkim informował, tak jak to poinformowałem choćby z szarą pleśnią trzeba też obserwować krzaki, bo groźne są również inne choroby. Groźna jest choćby kanciasta plamistość, a ze szkodników no to ogórki są narażone między innymi na przędziorki. to jest też bardzo duży problem. Ale też w już w tym roku atakują śmietka, atakuje różne warzywa, kiedyś mi ogórki zniszczył też drutowiec. No trzeba patrzeć więc na bieżąco, najlepiej codziennie, ale tak jak Wam już wcześniej powiedziałem, bardzo ważna jest poprawna interpretacja tego, co się wy, wydarzyło, bo nie zawsze jest to szkodnik, czy też choroba. No i oprócz tego, co powiedziałem, mogą być to też choćby niedobory pokarmowe. Jeszcze jedno Wam powiem, że teraz nic tylko czekać na zbiory. No one będą u mnie regularnie od początku, o czym Wam już też powiedziałem niedawno w specjalnym filmie o uprawie ogórków. Regularne zbiory są bardzo ważne, szczególnie w początkowym okresie, Okresie uprawy, no ja lubię, wiecie, sobie takie mniejsze na początku zebrać, bo takie mniejsze i średnie to świetnie smakują. A takie większe, no to dopiero później sobie zostawię, bo lubię takie wielkie ogórasy na mizerię. To też jest pyszne. Dobra, bo ja już się rozgaduję, mógłbym, wiecie, gadać i gadać. Jutro też Wam powiem, że jedziemy oglądać z Iwonką następny dom. Mam pozytywne myśli co do niego, czuję, że to będzie to. Ale dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, warto uprawiać warzywa, warto być ogrodnikiem. Pozdrawiam jeszcze raz.